więc tak naprawdę za kilka lat to będzie wszystko super, a... Kurwa, co on gada, jakie lata, nie! Trener ma być na już! Kurwa, na już ma być! Obiecałeś ma być na już, kurwa, jakie lata, co ty mi... Baton.pl, producent i dystrybutor żywności ekologicznej. America Cars, import out z USA. Syntagen Laboratories, najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Grupa Antrans. Coś więcej niż transport. Cały czas aktywny i podpuszczasz. Nie musisz wracać do wejdziego tempo, nie? Okej, okay, tak. Żebyś miał szybkość reakcji. I już środek ringu, Tomek, środek ringu. Do góry, odpychaj go, Tomek, do gabi, odpychaj go, nie łap go tam. Nie na pierwszy atak, wejście, wyjście. Żebyś widział, jak on się zachowuje, Tomek, też. Wejście, wyjście. Mhm. Ty stoisz naprzeciwko niego, wymieniasz ciosy, a potem nie ma tej reakcji bioder, nie? Więc się postawić na własną nogę. Szeroko na nogach. Tak, bardzo ładnie, super. Bardzo ładna praca. Minuta 10. Nie czekasz. Z wody. Tak, taka praca, rozluźnij się. Nie rozpędzaj się na niego. Zobaczmy bardziej aktywny tutaj, żeby nie było tego na rozpęczenie też, nie? Mniej widowiskowa stójka, ale bezpieczniejsza, nie? Tak, zdecydowanie. Wybroniłeś fajnie roczkę. Tu fajnie było, że miałeś dupę tak zgięty. Ja mówię, przełóż biodro, żeby było w dole. Przełożyłeś ci bioderko. Siemanko, witam bardzo serdecznie, jak widzicie również bardzo zmęczony. Krótka relacja z tego, co się dzieje na naszym obozie, czy też na moim obozie. Przypomnę, że jesteśmy faktycznie w klubie BT, czyli Berserkers Team Gym w Szczecinie u Michała Matelli. Dzisiaj środa, przedpołudniowa jednostka treningowa oznacza sparingi. Chyba dlatego taki zmęczony, może jeszcze inaczej, zmęczony właściwie chyba byłem już po pierwszych dniu, po pierwszych dwóch dniach. Umówmy się, że faktycznie trasa 700 km Kraków-Szczecin to jest to wydatek energetyczny. Wczoraj robiliśmy dwie jednostki treningowe, jedna 1,5 godziny, druga 2,5. W międzyczasie, nie wiem, czy już mieliście okazję ten odcinek widzieć, czego nie widzieć, ale w każdym razie kręciliśmy również trailery do walki w KSW, także ten grafik jest bardzo napięty. Nie szukam usprawiedliwień, mówiąc pomalutko, wprowadzając do tego, co się wydarzyło dzisiaj, bo nie wydarzyło się nic strasznego, wydarzyło się właściwie to, co się wydarzyć miało, czyli kolejna lekcja pokory. Zrobiłem dzisiaj kilka rund z zawodnikami od Michała, zaznaczę, że byli to Łukasz Tudorski, bardzo dobry zawodnik, prospekt, który niebawem, miejmy nadzieję, dostanie swoją dużą szansę na duże walki, bo zdecydowanie na to zasługuje. Ruslan Czapko, jeśli dobrze zapamiętałem, także zawodnik z zagranicy i są to naprawdę mocni, bardzo mocni zawodnicy, a zwłaszcza w płaszczyznach, które dla mnie są nieco nowe. No i przechodziłem kolejne ciężkie chwile, ale nawet właściwie Michał chyba za siatki, który mi podpowiadał, między rundami powiedział: Tomek, nic gorszego już się chyba wydarzy nie może to, co się dzieje tutaj. Więc faktycznie możemy powiedzieć, że w jakiś sposób dotknęliśmy dna, chyba takiego troszeczkę mentalnego, bo to zawsze jest taka naprawdę duża chwila takiej konsternacji, małej depresji, no nerwówki takiej, że człowiek chciałby, a momentami czuje się bezsilność i to nie idzie, ale właśnie po to będziemy ciężko pracować, żeby w każdej sytuacji umieć znaleźć rozwiązanie. Słuchajcie, kończę, bo oczy się wręcz same zamykają, kleją się, jestem naprawdę mega zmęczony. Dziękuję, do następnego, siemanko. Jeśli chcesz nauczyć się sztuk walki, poprawić swoją pewność siebie, wiedzieć, jak reagować w niespodziewanych sytuacjach, dołącz do Sadara Team. Nie czekaj, tylko w dostęp, zaufaj ekspertom i ucz się od mistrza. Jeszcze wbij mi to bark, to jest jedno, a drugie to jest broda.
Aha, tu? O, nieprzyjemnie. Okay, i to wywołuje u mnie panika. Aha, okay. Nie? Może być taka sytuacja, że ja ci sam rozepnę nogi. Tak. Jak? No dokładnie. Bo ja czuję, że twój ciężar ciała jest tu. O, lepiej. Żeby męczyć się. Mhm. Prawy bark do przodu. Mhm. Możesz brodę wbijać. Prawy bark. Tu? O, właśnie. Dobrze. I od razu i wchodzisz teraz na lewą stronę. Na lewą stronę już. Już się skręcę. Dobra, jeszcze przestrzeń się skręcasz. Połóż się na nim biodrami. Tak jakbyś chciał mu zamknąć przestrzeń po prostu do oddychania. Głębiej jeszcze. Troszeczkę w prawo. O, właśnie. Noga daleko. Tak jakbyś... I teraz tak, dokładnie. I teraz wszystko, cały ciężar na biodrach. Skończyliśmy właśnie dzień trzeci, a tym samym trening numer ile już? 15. 15, mi się wydawało, że 16, a czuję właściwie jakby było z 50. Brak sił właściwie na to, żeby się wypowiedzieć, więc jestem gotowy oddać stery, oddać mikrofon, oddać kamerę, do uwaga, uwaga, uwaga. Czekaj, mam to. Mamy to, czy mam to? Ej. Uwaga, wjeżdża kamera na kogo? Maciej i Rokę z Jewtuszką. Zawodnik K1. Było miło, sympatycznie, że tak powiem, ma iklinację, kurwa, do walka jeden, ale przyłamujemy te jego schematy i idzie wszystko w dobrą stronę, więc ten cały Kawórski i Lewandowski będą zadowoleni. Tak to widzę, nie? Chłopak lubi bójkę, oby przeciwnik też lubił bójkę, a jak nie będzie lubił bójkę, to ma dobre teraz zapasy i parter. No właśnie. Na to stawiamy, nie? Trening ciężki. Kolejny. Tomek pokazuje swoje umiejętności stójkowe i defensywne, że tak powiem, zapaśnicze. Przynajmniej próbuje, no wiadomo. Jest kilku zapaśniczników, którzy go tam dociskali. Ja z daleka obserwowałem, więc... Bo my tam jest bliska, to tam jest... Więc jest jego trener, tu proszę, może powie też coś teraz. Tak, sławna kotwica. Sebastianu. Jesteśmy cały czas w fazie rozwoju, testujemy. Dużo właśnie tam rzeczy, na którymi pracowaliśmy, część nie działa, ale w tym sporcie co? A co nie działa? No, kilka rzeczy. Partner, jeszcze, to jeszcze działa. Kilka rzeczy jeszcze jest do poprawy, ale co w tym sporcie nie ma co się nastawiać, że tutaj będzie od razu po pół roku, nie wiadomo co, więc się nastawiamy na proces długotrwały i na lata pracy, więc tak naprawdę za kilka lat to będzie wszystko super, a... Kurwa, co on gada, jakie lata, nie, trener ma być na już, kurwa, na już ma być, obiecałeś mać na już, kurwa, jakie lata, co ty mi to powiadasz. Jak Patryksie, graj mi to. No, właśnie. No, ciężki kawałek chleba i Tomek też się o tym przekonuje, ale cały czas tą pracę wykonuje i dążymy do swojego celu. Tomek niestety musi się przyznać, że w końcu wyszedł ze swojej strefy komfortu. Tak. Podjął, kurwa, działania. Parterowo zapaśnicze. MMA. Już teraz mamy narzędzia, którymi możemy zacząć się męczyć, bo na początku nie robiliśmy za dużo walk, bo nie było, że tak powiem, czym. Teraz ta technika już jakaś jest i staramy się... Znaczy chyba tak jest duży plusik i tu się zgodzimy, to jest też to, o czym ostatnio gadaliśmy, że ja właściwie wręcz uwielbiam taką metodykę treningową, żeby było dużo walki, samej walki bardzo luźnej, czy też samej zabawy, ale do tego trzeba mieć jakiś taki warsztat, żeby się człowiekowi posługiwać, bo jak to się mówi, z pustego to i Salomon nie naleje, a jest już chyba tak, że delikatnie potrafimy się tak pokulać, wejść do tego parteru i coś tam, ja już tak bardzo nie panikuję, mam jakąś większą świadomość tego, co się dzieje, no ale też mam świadomość tego, kurczę, ile jest jeszcze do przejścia, nie? Ty jestem zwolennikiem, wiesz, robienia cały czas też w małych rękawiczkach parteru, zapasów, wszystkiego, czasami. Na luźnych obrotach, luźnych, nie? Że tam, wiesz, żeby przyzwyczajenia, że tu mordy nie włożysz, bo tu dostaniesz, wiesz, bombę. Tak. I to tu trzeba plamry, też... Plamry, ale dopóki chyba nie dostaniesz mordy i ktoś się tylko dopowie, to się popełnisz błąd. Dlatego dużo rzeczy
nie wychodzi szczególnie w parterze, gdy zaczynają się bomby. Nagle często jest tak, że pasy nie walczą, bo ty czarny pas robi sobie swoje wkręty, tak, a tu nagle jest bomba gry i nagle jest czar pryska, nie? Dobra, czarny pas stracił kolor. No, no i tak często jest. Wyblekł. Trzeba to, że tak powiem, no, przyjąć trochę tych ciosów, żeby wiedzieć, co robić, a czego nie. O, i Rokes, tu jeszcze możesz też się ze mną zgodzić, nie? Że wyjazdy są ciężkie, co? Wyjazdy są za każdym razem ciężkie. To już pomijając, patrz, my w domu, to ja też w domu robię cały czas w jednostki treningowe, tak. Nie jestem tak zmęczony, tylko tutaj wchodzisz na inny teren, wszystko jest inne. Tak jak powiedziałeś, woda inaczej smakuje, tak wszystko jest inaczej, każdy broni jaskini lwa, każdy jednak chce gdzieś pokazać swój poziom i nikt nie odpuszcza. Zemba. Koledzy jeszcze potrafią w miarę luźno, a przyjezdny zawsze ma... Wiesz, to też jest, kurde, pokazać się, sam chcesz, kurde, moim zdaniem, jak przyjeżdżasz z dobrej strony, wiesz, nie wiesz, nie znasz ludzi, tak. Wchodzisz do każdego, kurwa, bardziej spięty, nie podpięty. Nie wiesz, czego spodziewać. Tak, spodziewasz, nie znasz, wiesz, jest dużo, dużo gorzej. No i sam spinasz te mięśnie, nawet jak jesteś u siebie w chacie luźniejszy w tych płaszczyznach, to będziesz bardziej spięty, nie? Tak. Tak to wychodzi, nie? Mądra puenta na koniec. Kto? Co wymyśli? No, co mam ci powiedzieć? Mi się wydaje, że wygrasz przez poddanie brawo. Że wasza... Ale to jest, co to jest. Ale... To ja mam inną puentę, może ja w takim razie spuentuję, nie? Na szybko, ty, na szybko. Jak się jebać, to bez gaci. Tak. Dobra, dobra, bardziej na poważnie, słuchajcie. Pora coś odpocząć, bo teoretycznie też po to przyjechaliśmy. Ciężko potrenować, ciężko podpoczywać, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ostatnimi czasy, mimo że gdzieś tam, powiedzmy, wydawało się, że mamy tylko i wyłącznie treningi do zrobienia, to zawsze wypadnie coś i coś. I to tempo znowu się zrobiło duże, ale chyba mamy jeden z ostatnich dni, bo jutro wyjeżdżamy, także pasowałoby troszeczkę wypocząć. I Rokę zaciął kropleweczki, witaminki, najlepsze na świecie, tak? Możemy... Witamin klinik, więc na pewno no. Będzie chłopak jutro gotowy na ostatni dzień ciężkiego wpierdolu. Ej, tyle. Będę się świecił w nocy? Mam nadzieję, że nie, ale bo żeby nie zasnęli, nie? Ale... To znaczy, że mam osobne pokoje, dobra. Tyle na część pierwszą. Właściwie całe szczęście, że to już końcówka. Widzimy się niebawem, niestety, albo wtedy już sam nie wiem. Siemanko. Invette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie.